serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Drachowic, jak również placówki miejskie, czyli szkoły, przedszkola, do włączenia się w akcję Czyste Drachowice, która będzie przeprowadzona w dniach 23-28 kwietnia. W ramach wiosennych porządków mamy nadzieję zaangażować jak najwięcej osób do sprzątania naszego wspólnego otoczenia. Tą akcję zachęcamy, żeby się angażowali wszyscy mieszkańcy, którzy do 15 kwietnia mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego, prosić o worki, o informacje, że chcą przystąpić do akcji, po to, żeby można było później czy zgrabione liście, czy zebrany piach zabrać z danego terenu i wywieźć czy to na przok, czy w inne miejsce, gdzie można te odpady składować. To jest o tyle ważne, że chcemy nauczyć przede wszystkim młodych ludzi tego, żeby dbali i szanowali otoczenie, w którym na co dzień przebywają, dlatego że w Drachowicach mamy ogromny problem z tym, żeby tą czystość na co dzień utrzymać, pomimo tego, że mamy firmy, które są wybrane w przetargach i które dbają o czystość w mieście, to jednak tych nielegalnych wysypisk śmieci, tych miejsc, w których mieszkańcy czy chuligani wyrzucają śmieci, jest całkiem sporo i chciałbym, żebyśmy wszyscy na to w mieście zwrócili uwagę, dlatego wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby w tej akcji brali udział, również dbając o swoje podwórko najbliższe, informując o tym innych, co w ramach tej akcji zostało zrobione. Takie akcje są prowadzone w różnych miastach w Polsce, gdzie mieszkańcy się skrzykują na danym osiedlu i próbują zagospodarować tą wspólną przestrzeń. W Drachowicach do tej pory tego brakowało. Może pierwsze przykłady mieliśmy na osiedlu przy ulicach Robotniczej Widok, gdzie mieszkańcy we współpracy z gminą zaangażowali się w jakieś porządki, ale chciałbym, żeby takich przypadków było zdecydowanie więcej i żebyśmy tą współpracę mogli w przyszłości jeszcze kontynuować.